krzyż twój pójdę, gdy skrzywdzą mnie ludzie, kiedy za dobre złem mi odpłacą, tam za swych wrogów modlić się nauczę. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, bardzo serdecznie witam was 30 grudnia w piątek i chciałbym to uczynić nie tylko tą wspaniałą pieśnią, o której zaraz powiem kilka słów, ale przede wszystkim słowami, które są zaczerpnięte ze Starego i z Nowego Testamentu. W Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 9 i 10 wierszu tak czytamy. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ewangelista Marek w 2 rozdziale, 27 wierszu tak pisze. Sabat jest ustanowiony dla człowieka. Drodzy, wszyscy dobrze wiemy, że czas, który za chwilę skończy się, czas starego roku 2022 przysporzył nam niemało trosk i zmartwień. Te troski i zmartwienia zawsze chcemy zanosić wtedy, kiedy jest ten dzień odpocznienia. Kiedy jest ten czas, kiedy możemy pójść do kościoła, do kaplicy, być w społeczności z naszym Stwórcą, ale także wszyscy razem. Kiedy możemy zanosić nasze prośby, nasze dziękczynienia przed tron tego, który jest najwspanialszym dawcą wszystkich dobrych i doskonałych darów. Jezus do nas mówi każdego dnia. Nie tylko w dzień sabatu, nie tylko w dzień odpocznienia. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I drodzy, dlatego ta pieśń. Pod krzyż twój pójdę. Bo tam, w tym krzyżu, możemy odnaleźć wszystko. Możemy odnaleźć nadzieję, miłość. Możemy odnaleźć pokój. Nikt i nic nas nie może zatrzymać, abyśmy
pod ten krzyż poszli, abyśmy razem z Chrystusem mieli wspaniałą społeczność. I drodzy, zawsze tam możemy pójść. Jak wiele bogactwa możemy w tym krzyżu odnaleźć dla siebie, dla naszych bliskich, dla naszych rodzin. Drodzy, ten mijający rok, który jutro będziemy żegnać, tak jak już to powiedziałem, przysporzył nam wiele trosk i zmartwień. Ale drodzy, każdy nasz dzień jest dniem, który w jakiś sposób daje się nam we znaki. I chciejmy te wszystkie nasze troski, nasze kłopoty, nie tylko tego roku, ale dnia codziennego, przynosić przed krzyż tego, który daje nam wytchnienie, który daje nam ukojenie. Nie tylko w czas sabatu, nie tylko w dzień, kiedy udajemy się wszyscy na nabożeństwo. Ale to miejsce, ten czas jest dla nas otwarty. Każdego dnia chcemy przychodzić i dziękować Panu Bogu za to, że jest z nami, że nas błogosławi, że nas strzeże. I drodzy, życzę Wam takiego wytchnienia, takiego ukojenia w tym, który dla nas i za nas oddał swoje życie. Abyśmy nie musieli już niczym się martwić. Abyśmy nie musieli niczym się smucić, bo On jest z nami każdego dnia i chce nas prowadzić i strzec. Amen. Wszystkiego dobrego. Błogosławieństwa na dzisiejszy dzień. Amen.